Wcześniej miałam kupiony granulat z lucerny, ale tak jak radziliście w komentarzach, że króliki tego nie jedzą, bo to w sumie za duże i że nie mieści im się w buzi i faktycznie niechętnie to jadły. Więc kupiłam suszoną łodygę i teraz wcinają. Młodym daję jeszcze koperek suszony. No i owiec wcinają teraz, bo właśnie nasypałam. Dzisiaj w dzień nie dostały, to teraz chętnie zajadają. Sianko też już dzisiaj dałam świeże, już wygryzły. Także dobrze, chociaż młode jedzą. Chociaż mamuśki zaczęły też już jeść chętniej, bo na początku to właściwie w lato, bo też dostawały zielonkę raz w tygodniu. Właśnie patrzę na stan wody. Dolewałam im około pierwszej godziny w dzień. I już spiły maluchy tyle. No jest godzina 20, ale nic dziwnego, trochę ich tutaj jest. O, samiczka ma teraz tutaj wylinkę. Gniazdko sprawdzam, rusza się. Także tylko nasypię jej świeżej paszy, granulatu i śmigam do domu. I zobaczymy się z króliczkami rano. Minęły za 2 dni, będą 2 tygodnie. Zaglądałam tylko 2 razy. Ale co chwilę patrzę, to widzę, że ładnie rano na przykład było odsłonięte gniazdo, bo młode się rozkopały. Później zajrzałam po 2-3 godzinach, może więcej, ale w ciągu dnia i już widziałam, że jest ładnie zasłonięte, także samiczka tutaj dogląda ładnie. Nie muszę się martwić. Jest opiekuńcza. Muszę jutro posprzątać. Ale to posprzątam już w jej obecności. Samiczka ma dzisiaj nerwa, więc nie wiem, jak mi to wyjdzie. Robię to w obecności samiczki, żeby nagle nie weszła i nie wiedziała, co chodzi tutaj. To tak na wszelki wypadek, bo młode ma ładnie schowane w gniazdku. Dobrze. Rano była dość nerwowa. Nie wiem, wzięłam, wymasowałam jej sutki. Może ją bolą. Na razie wydaje się być w porządku. Zaraz zobaczymy, jak będzie reagować na sprzątanie. Jest tak źle. Jak sprzątałam u pełnobarwnej, to latała po całej klatce. Już samiczka zaczęła się interesować tym, co robię. Zaczyna mi skubać mój przyrząd pracy. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Muszę dostać się do tego gorszego miejsca, gdzie siedzi. Akurat. I tutaj już jest ładnie czyściutko. Ona się akurat załatwia w tamtym miejscu i przy drzwiach. Dobra, zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądać. Dobra. Ustąpiła miejsca. Pomija gniazdko. Teraz wącha... A właśnie. Wącha kamerkę. No, myślę, że już nie ma sensu więcej tutaj nagrywać. Także posprzątam na spokojnie tutaj. Ona ładnie się zachowuje. Nie będę jej tu długo męczyć, postaram się streścić. A co do samiczki, to była bardzo spokojna przy sprzątaniu. Nic się tutaj nie działo, była bardzo zainteresowana tym, co robię. Nawet się nie bała, bo ona jest taka, że zawsze się boi i chowa się po kątach. A teraz była zainteresowana, już jej przeszła ta wściekłość. Rano była okropnie wściekła. Wszystko ją drażniło, nawet nie mogłam wsadzić ręki, żeby jej nasypać granulatu. No ale wymasowałam ją od spodu i później jak jej sprzątałam, to już było wszystko w porządku. No, króliczki mają już otwarte oczka. Schowały głowy. Przed chwilą się ładnie pokazały, a teraz nie chcą współpracować.
Więc dzisiaj zatatuujemy sobie króliczki. Już nam tutaj czeka i mam pomocnika aspiranta. O tak, nóżkami gadziuducia. Lewe uszka wszystkie mam zatatuowane. Teraz zatatuujemy prawe uszy z numerami królika. Ale chrupło. Czekaj, zaraz przesunę. Gdzie są nitajki? Tu na być. Siedem nas. Minęło kilka godzin od tatuowania. Króliczki już śmigają. Uszka mają na górze. Także wszystko jest w porządku. Tatuaże ładnie się wybiły. Oczywiście nie wszystko jeszcze widzę, bo przebrudzone uszka mają. Ale tutaj już ładnie widać. Od jakiegoś czasu, jak wiecie, zakacam tą samiczkę i oczywiście w dalszym ciągu nic, więc dzisiaj ją sobie zważę, bo wcześniej, szczerze mówiąc, tego nie robiłam. Więc zobaczymy, czy coś tu się zmienia u niej. Dam jej jeszcze trochę czasu. Ale samiczka dużo przytyła. Więc może coś z tego będzie. Samiczka ogólnie jest już po dwóch wykotach. Podobno miała dziś po 10 młodych. Ja ostatni raz zauważyłam to na poprzednim filmie. To ona ważyła 5 kg. U mnie trochę podtuczyłam ją. Tutaj już będą klatki na młode. Jedna już prawie gotowa. Jeszcze tylko drzwiczki dorobić do dostępnych i będzie dobrze. Moja pierwiastka właśnie dopuściła do siebie samczyka, co się w ogóle nie spodziewałam. Ale ja te króliczki patrzę. Chciałam ją wyciągnąć do klatki, bo właśnie jej wysprzątałam. A ona mi zaczęła wypinać tyłek i podnosić ogonek. Więc od razu ją tutaj wsadziłam i dopuściła go do siebie. Nawet nie uciekała. A samiczka miała taką ruję, że już musiałam i tak ją dopuścić. Tak jak mówiłam, jak ją dotknęłam, to się podnosiła, ogonek odchylała. Samca od razu do siebie dopuściła, także też fajnie. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tej pary. Tak, już mi paśnik rozwalała. Całe swoje łajno po klatce przekopywała, także na nim już była pora.
Na pewno już zdążyliście zauważyć, że właśnie jedna czarna nie ma wybitego numerka, właśnie tam siedzi. Tak, zabrakło mi jednej literki i musiałam domówić jeszcze jeden zestaw. Nie pomyślałam o tym, szczerze mówiąc, aż wstyd. Dobra, więc już teraz mam cały komplet, więc jutro ją dotatuuję i będą już wszystkie młode miały tatuaże. Tak, więc w dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli tak. Byłabym bardzo wdzięczna. Także żegnam się i do zobaczenia w następnym odcinku. Już ze szczepienia, myślę.